Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 Herobrine mod, czyli moda, który dodaje nam Herobrine'a do naszej rozgrywki, no i on nam tam przeszkadza w rozgrywce. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać taki plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Herobrine mod się pobiera z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i gdy wejdziemy sobie na stronę, to zjedziemy w dół i jedziemy jeszcze. Tu mamy trailer, tu mamy filmiki dotyczące właśnie przedstawiania moda i różne tam piosenki na temat Herobrine'a i tak dalej. I tutaj jest sekcja download. Więc klikamy na show i mamy tutaj zaraz click here, wersja Minecraft 1.7.2. Tutaj klikamy na to i stąd pobieramy. Tylko tak uważajcie, ponieważ jak się tutaj kliknie, to się przeniesie na stronę, która z kolei jest do pobierania i w pewnym momencie będzie taki właśnie obrazek. To tutaj na to trzeba kliknąć. To się wydaje, że się nie klika na to, bo takie jest... Bardzo jasne i mało widoczne, ale na to właśnie trzeba kliknąć i potem chyba jeszcze 30 sekund poczekać. Strasznie ciężko jest do pobrania, ale jest do pobrania i właśnie pamiętajcie, żeby tutaj na to kliknąć, bo jak się na to kliknie, to tam próbują zarejestrować i tak dalej, także tutaj na to wtedy klikajcie. Ok, w każdym razie no jest do pobrania właśnie tutaj, jak klikniecie. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum wcześniej zainstalowany launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na 1.7.2, to w filmiku Pomocne Tuty 189 się dowiecie, jak to zrobić. A jeżeli macie wersję non-premium i nie macie jeszcze launchera non-premium, to w filmiku 176 dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować, a potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w tym filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Bo wtedy, kiedy nagrywałam filmik, nie było jeszcze wersji rekomendowanej, a teraz już jest i ma numerek końcówki 1024. I właśnie na taką wersję Forge będę teraz instalować Herobrine mod. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, zanim zainstalujemy Herobrine mod, jest coś takiego, że wchodzimy do folderu %appdata przez roaming i wynajdujemy nasz folder .minecraft i ten folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego co najmniej Forge'a na wersję 1.7.2, kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się nie udała instalacja. OK, jak mamy skopiowane, to możemy instalować. Otóż co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Herobrine mod do folderu mods. Jest zainstalowane, możemy zamknąć i sprawdzić, czy działa. Oczywiście, jak zapewne ci, którzy oglądają którzy subskrybują mój kanał, oglądają moje filmiki, to wiedzą, że nienawidzę takich stworów jak Herobrine. Forge 1024 Play. Zatem na pewno będę to pokazywała Wam w trybie kreatywnym, że mod działa, bo inaczej to po prostu mnie zabije stwór i tyle będzie z pokazywania, no. Bo ja się nie umiem bronić przed takim stworem głupim. Także tak to właśnie jest. No dalej.
Okej, mamy tryb jednoosobowy. Nie, wchodzimy do moc jeszcze i sobie patrzymy, czy jest Hero Brain Hero. Jest tutaj gotowe. Tryb jednoosobowy i wchodzimy do wybranego naszego świata. Sorry. No i teraz sobie zbudujemy, jak to się, totem, czy jak to się tam nazywa, z tego, co kojarzę, co tam trzeba było mieć. Co tam trzeba było mieć? Na pewno trzeba było mieć neterowe. Nie to. Oj, zaraz wracam, sprawdzę, co tam trzeba było mieć. No niestety nie ma jeszcze tego, jak on się nazywa, Craft Guide'a i tak dalej. Albo dobra, sobie sami sprawdzicie, tam jest na tym, na tej stronie, gdzie, gdzie jest, gdzie się pobierało plik, to tam to jest, więc sobie sprawdzicie, z czego to się robi, a my sobie weźmiemy albo i nie weźmiemy. Boże, gdzie to jest? No gdzieś tutaj musi to być. To nie jest to. Tu jest piosenka. No kurczę. Okej, okay, już jestem z powrotem. Sprawdziłam, co tam trzeba zrobić. No i nie mogę tego znaleźć tutaj w tym Too Many Items, ale już wiem wszystko. Trzeba wziąć piasek dusz, wsadzić na środek, obłożyć to kośćmi i wychodzi totem Herobraina, Herobraina. Potem trzeba wziąć jeszcze netherrack i dwa bloki złota i już można podpalać krzesiwem. I wtedy on nam tutaj wyskoczy. Ja mam w tej chwili poziom pokojowy, więc od razu nam nie wyskoczy. Dobra, złoto, złoto. No tak przydałoby się wejść na to. Złoto, złoto. Potem ten właśnie zbudowany totem. Skraftowany. I potem netherrack. I znowu jeszcze wyżej trzeba wejść. I teraz trzeba podpalić tenże netherrack. O proszę. W tenże sposób mamy przygotowanego. Może przyjść w każdej chwili. A zatem ja się zrobię tutaj creative. A tutaj zrobimy normalny. Weźmiemy sobie może jakiś mieczyk. I będziemy czekać na stwora. No dobra, tu już nam się pojawiły różne inne. A taki Herobrine. Na pewno będzie taka straszna muzyka przy tym. No, gdzie jesteś? No proszę, proszę, już się coś pali. Ale to chyba moja wina, bo chyba za blisko postawiłam tego. To nie jest jeszcze Herobrine. To po prostu wypadek przy pracy. No i tak po prostu można sobie czekać na niego, aż on się łaskawie pojawi. Nie wiadomo nigdy kiedy i w jaki sposób. No może zróbmy sobie dzień, niech te stwory mi tutaj stąd idą. Hej, dzień. Chciałam. A, Jezu. Zrobiłam się na survival. Dobra, dzień. Dobrze, to zrobimy się też na survival, tylko się najpierw przygotujemy troszkę.
Weźmiemy sobie. Spodenki i tak dalej, i to, i tutaj, no dobrze, to zrobimy się normalne, zrobimy tryb survival i przychodź, Józef znienacka. Tak, i on się pojawi. No, no to jest właśnie to, że on się pojawia nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim. Raz się pojawia z kurczakami, raz z jakimś... Ostatnio mi się pojawił z jakimś takim ludkiem. Nie wiem, co to był za ludek. Normalny poziom trudności i survival mamy teraz, także już teraz to już powinien się pojawić. Żeby nie było. No i tak sobie właśnie chodzę i czekam na niego. Na niego, a jego nie ma. Ale naprawdę wierzcie mi, że to działa, ponieważ jak sprawdzałam, to się pojawił i mnie zabił. Bezczelnie. Tutaj się dalej palą te drzewa, ale to nie jest jego sprawka. Halo. Oczy mu się zmieniły. Chyba, tak mi się wydawało. Halo, gdzie jesteś? Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. No nie chcę się pojawić. No słuchajcie, no nie będę przedłużać tutaj tego filmiku, bo bez sensu jest. Ale po prostu skończę go i no jak się nie pojawia, no to trudno. Nie będziemy na niego czekać godzinami. Chyba, żeby jeszcze ewentualnie... A gdzie są moje ziemie wszystkie? Jedną ziemię mam. No to niedobrze. Albo wyrzuciłam, jak byłam na kreatywnym. No dobra, to weźmy sobie jeszcze tutaj troszeczkę ziemi. Może jak go zdmuchniemy i zapalimy na nowo, to się pojawi. Tak to zrobimy. Ta-dam! Zdmuchnięty. I ma czerwone oczy. No bo nie chcę przedłużać tego filmu, bo potem będzie, że za długie filmiki robię i nie chcecie oglądać ich w ogóle. A po prostu chciałam pokazać, że to działa. No bo naprawdę, no działało. No i więc działa w dalszym ciągu. On się pojawia. No tylko, no... Wiecie, jak to jest z Herobrine'em. Jest nieprzewidywalny totalnie. No dobra, to jak w takim razie on się nie chce pojawić... To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Co, oglądajcie wszystkie moje serie, bo są fajne, podobno, ludzie tak piszą. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl,
Ona po to powstała, żeby wam było łatwiej wyszukać mody, które już były, których instalacja już była pokazywana w serii Pomocne Tuty, bo na YouTube przez playlistę bardzo trudno znaleźć cokolwiek, bo ona nie jest ani alfabetycznie, ani jakoś tam, trudno ją poukładać, no jest tylko według numerków od 1 do 304 w tym momencie, więc po prostu trudno to znaleźć, dlatego powstała strona ania.pg.pl, żeby wam w tym pomóc. Oczywiście wchodźcie też na bloga, no nie chcę przyjść ten Herobrine. Także ja w takim razie kończę, a wy oczywiście jeszcze no łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem papa, żegnam się z wami łapką przed totemem Herobrine'a, który nie chce przyjść. Papa. Pa.